Hej, tu Cezar. Witam Was w następnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was recenzję kostki YJ Guanlong z Cube. Także kostka przychodzi do nas w takim oto opakowaniu. Jest ono w takim specyficznym kolorze. Tutaj nie znam się za bardzo na kolorach. To jest taki ciemniejszy, beżowy, trochę pożółtawawy, coś takiego. I opakowanie ma tutaj też taką fajną, śmieszną strukturę. Możecie zobaczyć. I to jest takie, wiecie, specyficzne. Tutaj mamy okienko takie, w którym widzimy kostkę. Napis Guanlong Cube, znaczek YJ. Tutaj naklejka. I tutaj widzimy, że to jest Cube. Jakieś napisy. Tak więc opakowanie odstawiamy na bok. Przechodzimy do instrukcji. Wygląda ona tak. Tutaj mamy, jak ułożyć kostkę z Cube krok po kroku. Szczerze nie wiem, czy da się z niej nauczyć. Sam nie próbowałem, wolałem skorzystać z internetowych poradników. Mamy też budowę, a o tym zaraz. Tak, z tyłu mamy tutaj designerów kostek Moju oraz Lucasa Ettera. Różne podmarki Moju, chociaż YJ już nie jest z Moju. Wtedy, gdy ta kostka wychodziła, to jeszcze był. No i tutaj rekordy na kostkach Moju. Odstawiamy tą instrukcję na bok. Przechodzimy do kostki. Kolory kostki. Nie są one jakieś, nie wiem, blade, może pomarańczowe jest trochę, ale bez przesady. Reszta kolorów jest według mnie w miarę żywa. Uważam, że no, są to takie dość normalne odcienie. Nie mamy tutaj jakiegoś wielkiego szału, ale tuż też nie ma, nie są to złe odcienie kolorów. Kostka nam przychodzi bez loga, tutaj to logo to jest taki mój dodatek od siebie. Widzicie mój podpis. Tak więc teraz pokażę Wam budowę kostki. Tak więc taka jest właśnie budowa tej kostki. Tutaj mamy krzyżak. Taki niebieski jak w Aoyanie. To jest z takimi łączeniami pomiędzy. Tradycyjne tutaj bez żadnych jakichś szału. Tutaj ewentualnie mamy takie tutaj wgłębienia, żeby się trochę szybciej kostka poruszała. Czy to pomaga? Nie wiem. Nie miałem kostki bez tego. Tutaj mamy, krawędź wygląda w ten sposób. Tutaj mamy kulkę właśnie, która wchodzi tutaj do dziurki w narożniku. Tak więc mamy kulkę. Tutaj takie tradycyjne zawsze po boku mają skiuby. Tutaj takie wgłębienie na wejście do z narożnikiem. Tutaj jest ta kulka. Tutaj mamy takie, tak, żeby się kostka trzymała. Tutaj dość mała jest ta. Narożniki też tradycyjne, jakieś bez szału. Mamy tutaj stopkę, tak, wklęsłą tutaj tą dziurkę na kulki. Pokażę Wam jakoś, jak to się łączy. O, w ten sposób to tutaj wygląda. Tutaj słyszymy, jak kulka wchodzi do dziurki, tak?
Teraz przejdziemy już do samego poruszania kostki. Jest to kostka oczywiście na kulki, nie jest to kostka magnetyczna, ponieważ jest to kostka budżetowa. Kosztuje 20 zł, coś koło tego. O ile dobrze pamiętam, było to 20 zł. Jest to kostka budżetowa, więc nie można od niej dużo wymagać. Jeżeli chodzi o finish, no jak robimy tak ruchy, to wiadomo, że jest to takie klikające ze względu na te kulki, które no trochę nam tutaj stabilizują te ruchy. Ale tak ruszając, tak po prostu jest to taki, no, taki dość zwykły feeling, tak jakiś, nie jakiś specjalny, nie wiem, smooth, szorstki, czy coś takiego, taki po prostu. Kostką można układać szybko, w miarę, ale mimo wszystko jest to kostka dla początkujących. Moje zdanie jest takie, że jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę ze skiubem, nie wiecie jeszcze, czy tą kostka wam się spodoba, to ta kostka będzie jednym z lepszych wyborów, jak nie najlepszym na początek. Chociaż może jeszcze na początek chyba jedynym lepszym wyborem możliwe, jeżeli chcecie trochę więcej wydać, byłby Cyclone Boys Magnetic. Jest to też jedna z najlepszych kostek, a dość tanie, bo go kosztuje, o ile dobrze pamiętam, 30 zł. Ale wśród tych budżetowych, popularnych jest jeszcze Scube od Key. I szczerze wam przyznam, że poruszałem tym skubem i według mnie on jest bardzo słaby. Ten skub od Key. Tak jest moje zdanie. Ale wracając do Guanlonga, to co mi się nie podoba w tej kostce, to przede wszystkim to, że nie jest to kostka pod mój styl układania. Ja mam taki styl układania bardziej do takich kostek jak Aoya. Tutaj bardziej jest to do stylu podpasowanego takiego, jakiegoś takiego, wiecie, tak jakbyśmy trójkę układali, tylko że na skubie. Taki bardzo dziwny styl. Nie do takiego, którego ja mam. I dlatego używam Aoyana. No, więc jest, ale nie można od nich dużo oczekiwać, jest to budżetowa kostka. I to też, co warto wspomnieć, jeżeli już chodzi o moje preferencje, gdy jestem bardziej doświadczonym zawodnikiem, to to, że dla mnie kostka w najluźniejsza możliwa, tak żeby się nie rozpadała, jest wolna. Ale to już są własne preferencje, szczególnie, że ja bardziej od innych preferuję szybsze kostki, szybsze skuby. Ja bardzo mam takie, moje skuby są bardzo szybkie i przez to się dużo osobom nie podobają, więc to jest akurat moja osobista opinia. Podsumowując, kostka, jak już macie jakiegoś skuba, to nie opłaca się kupować, ale jeżeli dopiero chcecie sprawdzić, zobaczyć, czy skub wam się spodoba, to według mnie bardzo dobry wybór. Jest to właśnie kostka YJ Guanlong. Był to mój pierwszy skub. I to będzie na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Napiszcie w komentarzu, jeżeli macie tą kostkę, co o niej sądzicie. Może pomożecie komuś się na nią zdecydować. I jeżeli interesuje was kostka skub, pamiętajcie zasubskrybować kanał. To będzie na tyle w tym odcinku. Pa!